Firma Polmos jest producentem wódek, a jednocześnie opracowała pilotażową technologię spalania biomasy i przez to produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Czy może nam Pan coś więcej powiedzieć o tej instalacji? Firma Polmos od kilku lat, właściwie od 2012 roku, szczególną uwagę przykłada do zmniejszenia wpływu na środowisko. Zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla o 40%, porównując rok 18 do 12, dzięki szeregu działań związanych ze zmianą paliwa, z automatyką procesów, z różnego rodzaju odzyskami ciepła. Natomiast w 2017 roku powstał pomysł zasilania zakładu energią z biomasy. I ten pomysł dostał wsparcie z Narodowego Centrum Badania i Rozwoju. I jest to cała technologia oparta na wytwarzaniu i pary, i energii elektrycznej z biomasy. Czyli dodatkowym elementem tego całego systemu jest to, że zredukujemy 80% emisję dwutlenku węgla i dzięki zastosowanym odzyskom ciepła w zakładzie 20% zużyjemy mniej energii w paliwie w stosunku do dnia dzisiejszego.